Władze województwa podpisały umowę z firmą Hochtief Polska, która zbuduje gmach Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. To wielki dzień dla nas, dla Krakowa, dla Małopolski. To budowa najnowocześniejszego w Polsce Centrum Nauki, którego urządzenia będą niepowtarzalne, bo specjalnie projektowane dla tego miejsca. To także stworzenie ważnego obiektu kulturalnego, promującego naukę, wspierającego edukację. Miejsca, które może być także, ze względu na swoją formę architektoniczną, wspaniałym miejscem w wypoczynku dla mieszkańców Krakowa, bo i wielki park, i funkcjonalny dach, i wiele zieleni wokół, no i przede wszystkim zachowana troska o historyczność tego miejsca. W nowoczesnym ekologicznym budynku, który powstanie w krakowskich Czyżynach, jedną z atrakcji będzie wystawa stała o człowieku, obejmująca około setki interaktywnych eksponatów. Super inicjatywa, super sprawa i bardzo takie rzeczy lubimy. Też często korzystamy tutaj ze wszelkich atrakcji Krakowa i cieszę się, że takie po prostu miejsca powstają. Ja myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, dlatego że ja sama bym się tam wybrała z przyjemnością. Centrum Nauki Kopernik, pierwsze co mi przychodzi do głowy, bardzo fajne. W ogóle takie interaktywne muzea to jest coś, co zachęca jakby młodych ludzi do poszerzania trochę horyzontów, tak bym mogła to powiedzieć. Na dachu Cogiteonu zaplanowano pierwszy w Krakowie spacerowy ogród o powierzchni prawie 10 tysięcy m2, wielkością odpowiadający niemal 1,5 boiska piłkarskiego. Obiekt, który będzie posiadał liczne pracownie, laboratoria, przestrzenie do eksperymentowania, również te przestrzenie konferencyjne, z całą pewnością umożliwi realizację różnych projektów, które właśnie będą skierowane do dzieci i młodzieży. Inwestycja, której łączna wartość wraz z wyposażeniem wyniesie ponad 242 miliony złotych, jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. 167 milionów z tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały budynek jest zagłębiony w ziemi, w związku z tym wykorzystujemy tę energię. Są tam, mówię, niespotykane w budynkach w Polsce jeszcze, to jest najnowsza technologia, tak zwany zbiornik lodu, który będzie najbardziej pozwalał optymalnie wykorzystać energię ziemi. Zgodnie z umową budynek powinien być gotowy w marcu 2023 roku.